W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w łatwy i bardzo efektowny sposób zniszczyć własny obraz, tak żeby uzyskać nowy efekt wizualny. No są tacy artyści jak Olga Boznańska, chyba nawet taka była. Nie wiem, czy to jest jakby respektowane to jej życzenie, ale ona nie chciała, żeby konserwatorzy po prostu pędzelkiem jakoś tam poprawiali jej pracę. To jest odbarwienie, czy to jest odwarstwienie? Farba akrylowa jest bardziej elastyczna od farby olejnej. I w momencie, kiedy zastosuje się różne substancje, wrzątek, rozpuszczalnik i tak dalej, ona inaczej się zachowuje na płótnie względem farby olejnej. Za pomocą niekoniecznie gorącej wody, bo to może być na różnymi, w zależności od tego, jakiej substancji się użyje, też inny efekt. Trzeba doprowadzić do tego, żeby to się rozwarstwiło, no bo olej jest tłustszy, akryl jest bardziej suchy. Można też na przykład wsadzić obraz do piekarnika. Próbowałem tego i nie polecam. Można też zakopać go w ziemi i zostawić na kilka lat i później go odkopać i też powstają zupełnie inne efekty. Pomyślałem, że zrobię właśnie taki cykl prac, które gdzieś tam z jednej strony będą rzeczywiście malarstwem historycznym, bo tego ode mnie oczekiwano, bo jakby kojarzono, że z taką stylistyką się bawię, nawiązującą do XIX wieku, do takiej właśnie przedmodernistycznego malarstwa. A z drugiej strony chciałem, żeby gdzieś tam jakieś echo tego, co się obecnie dzieje, jakichś współczesnych takich problemów, które są obecnie w dyskursie publicznym poruszane, też było. Ale ostatecznie jakby też sformułowałem opis tych prac, jak wysyłałem je na Bielską Jesień, taki, który po prostu tłumaczy, że tu nie ma żadnej mojej takiej że ja tutaj czegoś nie dokładam swojego, tylko to jest jakby fakt historyczny, że ona jest, że rzeczywiście jest na Haiti wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z nożem, z dzieciątkiem, które jest płci żeńskiej. To jest bogini Erzilio, opiekunka matek i kobiet wykluczonych. Jakby na warstwie takiej symbolicznej to ja nic od siebie nie dodałem. Ja po prostu namalowałem, więc jakby nie ma mnie nawet o co pozwać do sądu, bo po prostu namalowałem, to jest malarstwo historyczne, tylko po prostu niewygodny wątek historii. Też takie rzeczy można w technice olejnej uzyskiwać, tylko nie można tego za pomocą wody, tylko różnych śmierdzących rozpuszczalników.